Panie doktorze, każdy z nas marzy o pięknej sylwetce i tak naprawdę coraz więcej osób uświadamia sobie, że nadmierna waga jest czynnikiem ryzyka wielu chorób przewlekłych. Dzięki składnikom zawartym w ProSlimmer możemy zmniejszać na przykład wydzielanie greliny nazwanej hormonem głodu. W jaki sposób jeszcze ten produkt pozwala dbać nam o odpowiednią wagę? Rzeczywiście tak jest, że nasza waga zależy od tej greliny. I ten suplement sumarycznie ma wpływ na obniżenie syntezy greliny. Obiektywnie można to odczuć jako niechęć jedzenia. To znaczy, że racjonalizujemy podejście do żywności. Często niestety tak się dzieje, że mężczyźni mają większy problem z rezygnacją z czegoś, co zostało w dzieciństwie zakodowane jako smak domu rodzinnego zaproponowany przez mamusię. Jeżeli to była zdrowa żywność, to jeszcze dobrze, ale jeżeli jest to monotonia odżywiania, to już w tym momencie nie dopatruje się niczego dobrego. Dlaczego tak się dzieje? Otóż kiedy dojrzewa chłopiec czy dziewczynka, to jeszcze do okresu dojrzałości gruczoły grelinowe znajdują się na dnie żołądka i jelita. Później, kiedy zaczynają wchodzić w fazę dojrzewania, przenoszą się u kobiet do jajników, u mężczyzn do jąder. Ale u mężczyzn, i często z uśmiechem o tym mówię, chłopięcość pozostaje nie tylko w syntezie greliny, niezależnie od tego, że jądra już przejęły swoją funkcję i też produkują grelinę, to pozostaje ta chłopięca grelina na dnie żołądka jelita. I sumaryczne działanie powoduje, że ten smak dzieciństwa pozostaje na całe życie i preferują jakiś pokarm. Więc objadają się niejako, bo ciągle czują jakby głód. Więc powstrzymanie tego za pomocą sumarycznych składów. I tutaj wyznacznikiem zasadniczym to jest substancja, która decyduje o tym, że organizm przestaje syntetyzować tą grelinę. W zasadzie wszystkie z tych składów. Czy owoce akai, goi? Owoce akai, goi mają tą właściwość, że podawane do organizmu metabolizm przyspieszają. Automatycznie zgromadzony tłuszcz szybciej jest konsumowany. Ale ważną rolę spełnia tutaj garcinia kambodża, czyli magostan właściwy. Zawiera 40 ksantonów i podobnie jak maca mejeni, ten wyciąg roślinny jest fenomenem w zakresie adaptogenności, ponieważ jest uniwersalny. On nie tylko spowalnia proces odkładania się tłuszczu, czyli przekształcania cukru w tłuszcz, ale już zgromadzony nawet tłuszcz tak zwany żółty, który u zwierząt nazywamy łojem, jest konsumowany, co dotychczas tylko chirurgicznie było możliwe. Bardzo ważną rolę spełnia również wąkrota azjatycka, ponieważ wąkrota azjatycka w medycynie chińskiej, w kosmetologii była stosowana jako czynnik przyspieszenia regeneracji. Proszę sobie wyobrazić, że skutecznie preparat działa, likwidując tak zwany umowny brzuszek piwny, czy też sfalowane boczki u kobiet. Ja nie gwarantuję, że sylwetka osy pojawi się natychmiast, bo to trzeba później połączyć z dietą, o której na koniec jeszcze powiemy, jak powinna być przynajmniej umownie skrótowo zbilansowana. Ale chodzi o to, że w tym momencie podawanie tego czynnika powoduje, że zgromadzony tłuszcz zaczyna być konsumowany, a wąkrota azjatycka przyspiesza proces regeneracji nowej skóry. Natomiast stara skóra staje się jakby zakładnikiem w procesie, bo jest już zestarzała i ja przypomnę tylko, że każdego dnia w organizmie dorosłego człowieka wymienia się 9 miliardów komórek. To oczywiście wszystkie nie dotyczą skóry, ale powiedzmy, że to jest milion czy 1,5 miliona, ale on w sposób przyspieszony. Ten proces się dokonuje, dzięki czemu skóra młoda jak guma się naciąga, a stara jest konsumowana na rzecz tej młodej. Więc to zjawisko oczywiście występuje w sposób naturalny, ale brzmi jak coś, co jest z bajki i istotnie ten preparat działa. To medycyna chińska już dawno udowodniła, że tkanki, które powoli się regenerowały, a potrzebowały elastyczności, po dodaniu wąkroty natychmiast zaczęły, mówiąc inaczej, spełniać swoją funkcję. Więc w tym zestawie te składniki działają w taki sposób. A jak przy dodatkowo okazji, zielona kawa i ten młody jęczmień wspomagają? Właśnie młody jęczmień to przede wszystkim chodzi o kwas chlorogenowy, bo jęczmień młody nie może być starszy niż 6-dniowy, więc on wtedy zawiera optimum składu, podobnie jak kiełki roślinne. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że nasiono każdej rośliny zawiera maksimum tego, co potrzeba do stworzenia nowego życia. Natomiast nasze enzymy, gdybyśmy zjedli nasiono jakiejś rośliny, nie jest w stanie strawić.
Natomiast temperatura, wilgotność powoduje, że uwalnia się w krótkim czasie wszystko, dlatego kiełki, a w tym przypadku skiełkowany młody jęczmień, zawiera ogrom kwasu chlorogenowego, który jest czynnikiem zasadniczym dla konsumpcji tak zwanego odłożonego tłuszczu. Wspomaga go również zielona kawa, bo ona tym samym torem podąża. Tak więc widzą Państwo, jaki jest komplet działania. To wszystko zostało synergizowane i proszę mi wierzyć, że sprawność działania w stosunku do wagowych ilości, gdyby ktoś chciał sobie odrębnie działać, to po pierwsze nigdy nie uzyska takiej proporcji, bo najczęściej w warunkach domowych dajemy łyżkę do łyżki, a tutaj tysięczne miligrama decydują o uzyskaniu synergii. To są żmudne prace. W odniesieniu do tego zjawiska w medycynie chińskiej, jeżeli chciał ktoś uzyskać synergię, to czasami 4 pokolenia nad tym pracowały. Wiedzą Państwo, że nie jest tajemnicą, iż ludzie mają szczególną energię. I we współczesnym świecie też są ludzie o innej wrażliwości odbierania impulsów przyrody. W kulturze europejskiej słynna Hildegarda z Bingen, w Polsce chociażby ojciec Klimuszko. Były to osoby obdarzone nieprawdopodobnym darem, które pozwalały im określić, że roślina jest zdrowa, podobnie jak to czynią zwierzęta. Równocześnie podpatrywanie zwierząt pozwalało wybrać środowiska to, co skutecznie działa w określonym obszarze. Więc w medycynie chińskiej ustalono to, ale pradziadek przekazał to swojemu synowi, nie dokończył badań, bo to wszystko było metodą prób i błędów. Dzisiaj mamy chromatograf, mamy komputery, które jeżeli zaaplikuje im się program określony, one określą to, co ktoś pracował nad tym kilkaset lat, sumarycznie zbierając pokolenia, doświadczeń pokoleń. Dzisiaj uzyskujemy to w pół roku albo w rok czasu. Ale naprawdę nawiązujemy do starej tradycji synergizacji i wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia medycyny czy fizjologii w zakresie stosowania biologicznie aktywnych substancji.